Cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z Ferajny 1.17 na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będę chciał dobić targu z tak zwanym Zipkiem oraz porozmawiać z terrorystą, który porwał naszą kozę Wiksę. Tak, od jakiegoś czasu zorientowaliśmy się, że Wiksę zaginęła i została zmieniona w Alfredo. Co jest grane? WK porwał moją kozę, zabrał ją do swojej piwnicy i nazwał Alfredo. I jeszcze do tego pewnie jej nie dokarmia. Tego jest za dużo. Dlatego też mamy tutaj przygotowane TNT, mam żelazną siekierę, to nie jest jakaś sztos siekiera, ale jest w razie czego pod ręką. Oraz są diamenty, które zaraz będę chciał przehandlować z Zipkiem. I swoją drogą właśnie odciszmy się i zagadajmy. Siema Zipek, gdzie jesteś? Elo, u siebie? Co? Czy coś? U mnie nie, jest? Jestem... po okolicy. Tak, o siema, super, stary. Mówiłem ci, że mam sprawę, więc tak, jest sprawa. Stary, sprzedajesz osadników, tak? O tym rozmawialiśmy ostatnio. Sprzedaję, czekaj, nie sprzedaję, ale jakbyś chciał, to mogę ci sprzedać. Chodź do piwnicy, przy okazji pokażę, dobra. Ty, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale ktoś mnie oskarżał o kurde niewolnictwo. Tak, ale tam do okna. Ja nie musimy po cicho takie targi, nie? Tak, chodź. A tą piwnicę, bo ty zrobiłeś tego trola, że tutaj były te itemy. Tak, a ty tego nie zakopałeś jeszcze? Co jest, kurde? Nie. Chyba tutaj mój bratanek Marcin zrobił zejście do piwnicy, mi się... Nie. On chyba gdzieś zrobił kopalnię. Mówił mi, że zrobił kopalnię, ale jeszcze jej nie widziałem. Dobra, miesza z tym. Stary, jest biznes. No. Słuchaj. Tak. Sprawa jest taka, że mam diamenty. Chcesz osadnika. Tak. Mhm. Ile kosztuje osadnik? 7 diamentów. Okej, słuchaj. Czy myślisz, że mój bratanek się obrazi? Bo mój bratanek Marcin ma więcej diamentów, tylko... Co ty gadasz? Ile? Bo on zebrał sam diaks. On zabrał już pewnie tak, sobie. Tak, ale to osadnik będzie nasz wspólny. Nie, tu jest 5 diaksów. Słuchaj, ja mam jeszcze 3, to ci dam te 2 diaksy, okej? Dobra. Marcin, jeżeli ty oglądasz, oddam ci diamenty do końca tego dnia. I wstawiam ten filmik. Nie zabijaj mnie. Potrzebujemy tego osadnika od Zipka. Tak, szczerze mówiąc, to dwóch byś potrzebował. No wiem, że potrzebowałbym dwóch. Słuchaj, mogę dać ci 8 diaksów na pożyczkę i dwóch osadników. I w zamian za to zapomnimy całą dramę z tym tunelem, okej? Ale zapłacę ci full. 14 diamentów, tylko... Dobra, okej, no dobra, spoko. Do piątku, do piątku ci przyniosę te diaksy. Dobra. Bo jeszcze muszę Marcinowi oddać te diaksy, te jednego pożyczam. Czy w sumie kradnę, sorry Marcin, nie bądź zły. No dobra, dawaj diaksy. Dobra, trzymaj 8 diaksów. Jeszcze 6 diaksów będzie dla ciebie. W takim razie do piątku, załatwię kierowniku. Zapraszam za mną, zapraszam do mojego domku. Pokaż mi właśnie, jak to wygląda, cały ten proces. Ja chcę ci pokazać w ogóle, jak jest u mnie u osadników, bo kurde ty, wy wszyscy mówiliście, że źle ich traktuję i w ogóle, że niewolników mam. Nie, handlujesz nimi za diamenty, Ale to ja do pracy ich po prostu wysyłam, a nie kurde handluję nimi, to wiesz. Do pracy ich wysyłasz, do pracy do mnie. Okej, a jak ja rozmnożę tych osadników, czy to jest nielegalne w twoim kontekście? Nie, chyba nie, jak chcesz. Nie rusza. Co będziesz tam z nimi robić, to już jest twoja sprawa. Będę ich sprzedawać po 6 diamentów. To totalnie jakby byli niewolnikami. Chodź tutaj, chodź, ja ci pokażę. Tylko teraz sekretne przejście muszę ci pokazać, więc... Yo, zrobiłeś też sobie te... Cicho. Tutaj, nikomu nie pokazuj, proszę. Okej, dobra, teraz zablurowany ekran jest. Nikt nie widzi, co się dzieje. Dobra. Dobra, możemy odblurować ekran. Zapraszam do moich osadników. Czemu ich jest tylko tylu? Gdzie jest reszta? Co jest? To jest twoja armia osadników, Zipek? To jest powinno być ich więcej. Gdzie oni są? Osadników leżących na kanapie. Poczekaj. Ja wiem, że mógł cię okraść. Ja wiem, Zipek, kto cię mógł okraść. Jest jeden złodziej na Ferajnie, stary. I to jest złodziej porywacz, MWK! MWK, bez kitu ci kozę zabrał. On moją kozę i nazwał ją jakoś głupio Alfredo. Jak pizza Alfredo. Nazwał tak kozę, a to była moja Wiksa. I stary, słuchaj, ja z nim się umówiłem na rozmowę. Ej, a MWK w ogóle jest na serwerze? MWK jest, tak, bo ja z nim właśnie umówiłem, że ja sobie z nim pogadam dzisiaj na poważnie. Może pogadać razem na poważnie z MWK. A tutaj widzę, że rozmawiasz tych osadników. Dobra, to słuchaj, kiedy mogę się spodziewać dostarczenia tych osadników? Jakby już ich weźmiesz, tylko pójdźmy spać. A, okej, to jest takie instant. No to cool. na szybko wiesz, na szybko tylko oni się tam i ten. I sobie weźmiesz, nie? Okej, mi to pasuje. Dobra, i co? Dobra, co, i czekaj, teraz? I teraz powinniśmy stanąć, stańmy tutaj, poczekajmy na chwilę. Co to za czary? To nigdy tego nie robiłeś? Że stajemy jakby... tutaj? Tu. Czekaj. Macie, kurde, jedzcie. Dobra. I będzie git, bo wydaje mi się, że wystarczy. Ja to tak, małego zostawiam sobie, jak to źle brzmi. Dobra, ty bierzesz małe, ty bierzesz młode, ja biorę... Tak, ja biorę młode, ty bierzesz stary. Jak cię transportujesz? To masz jakiś tunel? Ale oni jakby... No, jakby... A, tu rozkopiemy. A, jest cały system transportu. Tak, jest system transportu, więc tylko coś tu się zepsuło. To ja muszę... To ja łódkę przygotuję, czy coś. Dobra, to ja przygotuję tutaj... O, będzie mały. Będzie malutki. O, tak. On tam robi swoje czary, słuchajcie.
ja zajmę się łódeczką. Zaraz będę, Gibson. Idę po łódkę. Dobra. Dobra, fajnie. Jakby cieszę się. W sumie, wiesz co, to jest na tyle spontaniczna decyzja z tymi osadnikami, że... No. A po co ci są osadnicy w ogóle, tak jak mogę spytać? Chciałbym mieć u siebie wioskę, bo ja buduję wioskę. A po prostu, tak, po prostu. Myślałem, że jakiś... swoją. Okay, i okay. Też chcę stworzyć swój własny biznes, wiesz? Chcę sprzedawać osadników po 6 diamentów. Co? O ty, nie, ale żeś nie, mnie zrobił w babuko. Nie, no żartuję. Nie? Żartujesz, dobra. Nie, a kupują ludzie od ciebie tych osadników? Na razie nie, ale widzisz, już mam jednego klienta. No masz jednego klienta, tak, okay. A może po 6 diamentów będą kupować? No może, ale ty już kupiłeś za 7. No wiem, no ja kupiłem za 7. Dobra, okej, okay. Zobaczymy. Ej, stary, zrobię biznes stulecia. Kupiłem osadników za 7 dolarów, a sprzedam ich za 6. O nie. Okej, okay. Napiszcie widzowie, czy mi się to opłaca? Proszę, napiszcie komentarz. Tobie się nie opłaca, plus mi się nie opłaca, bo już ode mnie nikt nie kupi wtedy. No dobra, dobra, więc przekwinijmy to, że stary. Ja tutaj nie szukam takiego biznesu, wiesz? Ja po prostu chciałem mieć swoich osadników, którzy będą mieszkać w tej wiosce, co będę budować, na którą szukam nazwy, więc proszę o komentarze. A ty w ogóle nawet nie zacząłeś budować wioski, a już chcesz osadników mieć? No tak, najpierw mieć osadników, którzy będą mówić, okay. Ej, dealer, weź, nie mamy gdzie mieszkać. Pada deszcz nam na nasze poncza. Poncho? To jest poncho? Nie, poncho? To jest taki kapelusz. Poncho, ale to nie jest poncho, to nieważne. Dobra, dobra, leci jeden osadnik. Słuchaj, zaparkowałem dwie łódki tutaj przy wyjeździe, jak coś. To rozumiem, że ty ich tutaj dostałeś. O! Okej, świeży osadnik. Jeden już jest. Obraca! O nie, obraca! Nie, o, nie! Gdzie? Nie. Kurde, nie w tą stronę. Nie. No nie, no. Alfredo, tak to brzmi blisko. Jak właśnie wieśniak jakiś, a nie... O kurczę, to jest grubsza sprawa. Trzeba tam troszkę przyspieszyć, wiesz? Tam pod końcówką. Ej, on sam wychodzi. Ej, on idzie, on sam chce wolności. Ej, czekaj. No idź do tej łódki, idź no. Patrz na to. Ej, bo nie handluje. O kurczę, gdyby on handlował czymś, to wiesz jak można robić sprytnie? W sensie, generalnie można tak też, patrz. On idzie za chlebem, jakby, jak zobaczy. On jest głodny, on pójdzie za chlebem. O nie, nie jest, ma wszystko, przecież przed chwilą go nie karabiłem, co ty gadasz? Teraz puszczę ten wagonik, to tam wsiądzie. Kurde, nie mogę go... A jak by go walnąć? O, jak by go walnąć, ty już sprzedałeś go, panie. Nie chcę nowego osadnika. Dostaniesz swój osadnik. No come on, co ty robisz? No nie, no. Nie, najgorzej. Dobra, to będzie, to trochę chwilę zajmie. Ty się tym zajmij, bo to jest twój, to tak, jest twoja dobrze, część. Dobrze, to jest mój biznes. Tak, zaparkowałem tutaj te łódeczki i ja zajmę się teraz zajęciem jakiegoś miejsca dla nich, bo no muszą gdzieś przenocować przez te kilka nocy. Pewnie na live'ach będziemy im budować domki i jakoś ich nazwiemy i w ogóle wszystko będzie fajnie się rozwijało. No ale do tej pory muszą gdzieś żyć i spać, więc tak, zrobimy taki prowizoryczny domek dla naszych osadników i wymyślimy też... Oni mają jakieś miła zipek, jak oni mają ze swojej fabryki? Nie, nie mają. Nie okay. Mają, możesz ich ponazywać, jak chcesz. Mają numerki czy coś? Numerków też nie mają. Nie wiadomo. Nie wiadomo kim są, nie wiadomo skąd są. Tylko, okej, taki jakby... swojski biznes u ciebie jest, widzę. Oni ze mną nawet nie rozmawiają za bardzo, wiesz, nie chcą chyba. Jak myślisz, czemu nie chcą? Ja nie wiem. To jakieś pomysły, dlaczego? Nie wiem, dostają, bo może mają po prostu wszystkiego za dużo, wiesz? Nie proszą, nie muszą dużo. O nic prosić, okej, nie? Okej, dlaczego tak więc biega za tym chlebem ten osadnik? Nie wiem, lubię za chlebem. No, nie wiem, oczywiście, że nie wiesz. Nie no, stary, nie oceniam, okej? Okay? Jakby każdy z nas ma swój szemrany biznes na ferajnie. Ja jeszcze nie mam, ale mam w planach. Tak, więc jakby wszystko jest... Okej, jeden przetransportowany, git. O, dobra, cieszę się, to ja robię tutaj no nie! Zagrodę robię. Tu łódki. Tu będzie fajnie. No nie. W podobnym stylu jak naszą chawirkę, żeby to wszystko fajnie się kleiło, więc użyję tego samego rodzaju drewna, ale póki co to będzie dosłownie zagroda, jak dla owiec, więc zrobimy coś takiego. A to w sumie rozwalę. Pyk i pyk. Ale okay, na bazie tego powstanie coś pięknego, obiecuję wam. Jak tam Gibson? Jeden już jest, także o nie, możesz sobie go transportować. Jest duży przypał. Co jest? Czemu? Bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale ktoś obok mojego domku... Nie no, nikogo nie ma na serwerze, na szczęście. Wuczka uciekł swoją drogą, miał być. No dobra, zaraz może do niego zadzwonimy. Stary, jest problem. Co się dzieje? Obok co? Mojego domku i do Knesa, na pewno zauważyłeś, bardzo często pojawiają się pillagerowie. No. Okay. I co, teraz też są? Nie, teraz ich nie ma. W tym momencie, jak rozmawiamy, ich nie ma. Okej, okay? Okay, no to spoko. Jaki jest jakby problem? Problem, tak na razie jest, szerszy, mianowicie taki, że oni tu będą zaraz. Czy to jest dobry pomysł trzymać ich w otwartej zagrodzie? A będziesz... Aha. Chyba średnio muszę ich tak zamurować, nie, no, żeby nic ich nie trafiło, no. Tak. No muszę tak zrobić, żeby żadne kusze ich nie trafiły, bo jeżeli byłby to taki zwykły płotek pojedynczy, to na 100% by jakiś kusznik podbił pillager i po prostu pyk i nie ma moich osadników, więc musimy zrobić podwójną dawkę płotków.
a mi skończyło drewno, więc idę do magazynu. W sumie od razu przygotuję jakieś rzeczy z łupków, bo pewnie będę chciał jakoś zaakceptować z łupkami. O, jest! O wilku mowa! Patrz, kto wszedł na serwer! O nie, MWK, szybko, trzymaj jakieś... Dobra, chowam to, żeby nikt nie widział, tylko... Ja się spytam MWczkę, za 5 minut Discorda... Czemu ukrywasz to przed MWK? MWK nie wie o tym, że... Przed wszystkimi, stary. Nikt nie może wiedzieć, że handluję niewolnikami. Nie, niewolnikami, tylko handluję. Na odcinku do Knesa powiedziałeś, że już tego nie robisz, tak? Czy coś takiego, że... Tak. W razie czego, ja tych osadników znalazłem sam, okej? Okay? Sam znalazłeś, tak, dokładnie. Tak. Ja tych osadników w życiu od Zipka bym nie kupił. Ha, no. Co? Widzowie, nie piszcie tego właśnie pod filmikami. MWki, Doknesa, Żelaznego, Tritsusa, kto jeszcze jest na Ferajnie i kreci filmiki? Enziego! Enziego nie piszcie. Swoją drogą, ciekawe co z Enzim, nie? On gdzieś tam sobie mieszka. To jest zagadka. Jest drugi! To jest zagadka. Let's go. Dobra, stary. Czy już może... Towar gotowy. Okej! Okay. Idę odebrać moich przyjaciół. Wcale nie niewolników. Tak jest, tak. Moi przyjaciele. Tak jej! Ciekawe, jakie profesje im damy. Fajnie, dzięki, zaparkowałeś. A ja mogę jakby wyjść? Dzięki. Jakie profesje mają twoje osadnicy? Ty masz tylko farmerów, nie? No nie powiem ci, co jeszcze mam, no. Okej, okay, dobra, Zipek... Zobaczysz w sklepie. Oj, chcesz zobaczyć sklep? No, tak, tylko czekaj, chwila, tylko ja odstawię tych Fredów i już do ciebie tam idę. Chcę, żeby oni tam byli bezpieczni. Wiesz, ja ich zamknę i wtedy do ciebie wpadnę, bo to jest dla mnie priorytet. Oni muszą być bezpieczni, bo ja na nich wydałem naprawdę dużo diamentów, a jeszcze nie wszystkie zarobiłem i na dodatku wydałem nie swoje diamenty, więc tym bardziej muszę to ogarnąć, żeby ich nie stracić, bo będzie przypał. Więc póki co szybka akcja, pyk, i robię płoteczki. Dobra, robi się ciemno, więc trzeba będzie tych osadników zaraz szybko tutaj poprzynosić, a ja szybko jeszcze tutaj robię jakiś taki trochę chaotyczny dach, prowizoryczny, tak żeby tutaj może nic nie wpadło. Nie wiem, z powietrza. No, co nie to wiadomo, za klatka? To nie jest klatka, to jest bardzo przewiewny domek letniskowy, nowoczesny. TNT. To TNT jest jako groźba dla MWki, wiesz, bo ja mam trochę tego TNT. Chciałbym je, wiesz, ja nie jestem pokojowy człowiek, no. Ja nie jestem taki, że będę tam wysadzał. Ty na pewno im nic nie zrobisz, jakby... Nie, im na pewno nic zrobię. Jak komuś zrobię coś, to ten WC. Ale jak mówię, ja jestem pokojowy człowiek, wiesz, ja tutaj na spokojnie. Tylko pokazać, że mam to TNT. MWC chce pokazać, że wiedział, prawda, że nie może tak kozaczyć na serwerze. Ale oni nie zginą, Jakbyś łóżka nie dał. A, właśnie, Beskitu, łóżeczka. To oni tam pójdą. Dobre, okej, Zipek, widać. Dlaczego na ciebie mówią wódz wioski? Jakby wszystko jasne. Kto tak mówi? Nie mówią ciebie wódz wioski? Nie mówią. A, to coś mi się pomyliło chyba. Mówią tyran. Tyran na ciebie mówią? Tyran wioski? Nie wiem, co to znaczy, że chyba przypomina mi dinozaura czy coś. Tyranozaura. Czekaj, zbiorę tylko pyk, dobra, narka i mamy więc gotowe tutaj, nie więzienie. Chodź, tu masz chleb. Okej, dobra, to działa, ale ja rzeczywiście skoczę może po te piękne łóżeczka. Powinienem mieć chyba jakieś łóżka w domku, w sensie takie wolne łóżka, bo jest moje łóżko i Marcina, ale no ich nie chcę niszczyć chyba. Jak coś, to mam farmę łóżek, więc mogę się zaraz... Farmę łóżek? O czym ty mówisz? Żartuję, ale mamy już prawie farmę wszystkiego. A, no dobre, panie Kilegu, jakby ty tam się rozwijasz. Ty najwięcej grasz na Ferajnie ostatnio chyba, ze wszystkich, więc nie dziwię się, że masz farmę wszystkiego. No, ty i Doknes chyba, nie? No, chyba tak. Chyba porówno mniej więcej. Może troszkę rzeczywiście więcej. Ej, stary. No. Jak jestem biedny, nie mam łóżek. Dobra, rozwalam moje łóżko i Marcina. Marcin, ja ci już przynoszę, spokojnie. Nie, no dobra, już ich tam przyniosę, ja zrobię łóżka. Spokojnie, full pakiecik. Sprzedaję, wow. Oddaję. Osadnicy i w pakiecie łóżeczka gratis. Tak, z łóżkami. Wow. Dobra, już i tak. No, bo oni się przyzwyczaili już do swoich łóżek, także wiesz. Tak, a, no dobra, okej. Okay. Mają swoje rzeczy wylane tam. W sensie, co? Co? Jak tam, wychodzą? Czy, a, co właśnie już sprawdzą? Dobra. Jest, idzie do łóżka. Idzie, dobra, a jakie ładne te łóżeczka niebieskie, fioletowe. A, widzisz? Wszystko eleganckie. Dobra, ja ich teraz nazwę tak tymczasowo. O nie, zombiak! Zombiaka to ja tu nie chcę. Oj, nie. Dobra, proszę bardzo, do siadeczka. I dziękuję bardzo, jesteśmy w domu. Pyk. W klatce raczej. Nie, to nie jest klatka, Zipek, to jest domek letniskowy przewiewny. Bardzo przewiewny, wyjątkowo przewiewny, może zbyt. Ale już z tym, tutaj są pierwsi mieszkańcy miasta dealerka. Nie mam nazwy jeszcze na to miasto, więc widzowie, serio, napiszcie mi komentarze. Napisz teraz ty komentarz, pomysł, jak nazwiemy to miasto, bo mam już osadników, oni nawet nie wiedzą, gdzie mieszkają. Oni są w jakiejś nieklatce,
wiosce Zipek, tylko w, dobrze, w jakimś domku letniskowym i nie wiedzą, co się dzieje, no wypoczywają. W domku plaży, letniskowym chillują, bez wyjścia. Chillują bombę, tak, domek letniskowy bez wyjścia. Bardzo dobrze podsumowane. Chillują bombę na plaży, no pewnie się czują dobrze w tym domku letniskowym bez wyjścia. Ej, fajnie tu masz, kurde. No, jasne, że fajnie, stary, się rozwija, się rozkręca tutaj. Nice. Na dole magazynik, no właśnie, a i łóżka. Będziemy zobaczyć, co EWK robi w ogóle. Tak, dlaczego? Słuchaj, w ogóle musimy do niego, stary, chyba zadzwonić. Co ci mówiłeś, że zaginęło? Bo coś wspominałeś, że... Mi? Coś? No, ten? Nie. No, no, coś zaginęło. Opowiadałeś, że o, a osadnicy ci zaginęli. Nie było. A, o to chodzi. Nie, no, to nie wiem. To możliwe, że mi się jakoś tak ten... Słuchaj, jakby... Kilku wymarło czy coś. Okej. W sensie, bo sprawa wyglądała tak, że ktoś zabił mi osadników po raz kolejny w tym... Mówisz, że nikt ich nie wie. Na farmie. No, nie no, w tych farmie mi pozabijali, nie? Więc musiałem przetransportować nowych osadników. Ja nie mam pojęcia, ale w ogóle ja poszedłem do swojej tej... Do generatora żelaza, stary, to ktoś mi rozwalił generator żelaza. To by ci rozwalił generator żelaza? Ktoś mi rozwalił. No właśnie, nie wiem, jestem ciekaw właśnie, kto to mógł zrobić. Ja nawet nie wiedziałem, że masz generator żelaza, ale teraz to wszystko ma sens, bo nie widziałeś, a pokazać ci? Widziałem go, ale nie wiem, co to jest, ale już teraz ogarniam, że to jest generator żelaza. Dobra, to na twoim kanale na pewno będzie do obejrzenia. Tak. Zobaczyć to, wpadajcie na to, co ona jest w karcie. A gdzie jest ten Wuczka? Wuczka? To jest? A w ogóle mieszkasz obok Marcina, wiesz? Marcin obok Marcina mieszka, to jest domek Marcinka. W sensie, znaczy, Marcin mieszka koło mnie, a nie jako niego. Dobra, ja Marcin, pierwszy. Słuchaj, koniec spokojnej gadki, mordo, powiedz co mi, jest? Powiedz mi, typie, co ty odwalasz, co jest grane? Chodź do twojego domku, przejdźmy się na spacer, okej? Okay? Aha, chcesz się przejść na spacer do mojego tak, domku? Tak, chodź, przejdziemy na spacer po twoim domku, chcesz oprowadzić może widzów? Ale ty nie byłeś u mnie w domku? Nie, ale chcesz tak oficjalnie oprowadzić widzów, przedstawić kozę, okay, która jest u ciebie w domku? O nie, zepsułem ten, niedobrze. O kurde, będę musiał sobie to naprawić później. Dobra, popatrz, możemy tak tymczasowo zrobić coś takiego. Nie, stary. Prawie nie widać. Albo coś takiego. Ej, co wy robicie? Dobra, gościu, koza. Co jest... No zapraszam. Opowiedz mi o swojej kozie. Przecież ta koza jest już moja, Karol. Ale co sprawia, że jest twoja? Czy jak coś ukradniesz, to jest twoje? Znaczy ja ją po prostu zabrałem w lepsze warunki, bo ty nie miałeś domu dla niej. Gdzie ona mieszka? Nie powiem ci. No chcemy zobaczyć, czy masz rzeczywiście są lepsze warunki. Pokaż te warunki. Nie, no nie pokażę tych warunków, stary. Ona nie mieszka tutaj przypadkiem? Nie, a to nie wiem, może, być może. Czekaj, bo ja widziałem gdzieś tą kozę, Nie, ona była nie w jakimś... widziałeś tej kozy, ona jest stary. Tutaj, MWK. Nie, no nie, tak. nie, nic tak. Proszę, co to jest? Czemu się nazywa? Co jest? Alberto! Czemu Alberto, ta koza... to jest moja koza. To jest koza, która miała swoje referanie, nazywa się Wiksa. Wiksa nie Alberta, nie, hashtag stary. Wiksa nie Alberta. Wiksa ci uciekła, stary, to jest moja koza, to jest Alberto, no zawsze. Okay. Nazywa Alberto. Dobra, porozmawiajmy. Jak to wyglądało, ucieknięcie Wiksy? Jak? Pomogłeś jej w tym? Tak, ze smyczą? Ze smyczą, no. Ty ją uprowadziłeś. Ty ją uprowadziłeś, dokładnie, Zipek. No bo ma lepsze warunki niż tutaj, stary. Niż to u ciebie, są dobre znaczy. Warunki, słuchaj. Ona u mnie miałaby wolny wybieg. Tutaj, stary, chłopie, jaki wolny dobra, wybieg? Dobra, biorę Wiksę do siebie. Do, nie! Do biorę o, co się stało? Co z gościu zrobił? Zabił Wiksę! Nie da się stąd wyjść! Alberto! Jaki Alberto! Kto to zrobił? Do MWK! MWK! O nie! Moja koza! Moja koza! Ty MWK, nie? Ty nie był Zipek. Nie, ja nie tego nie zrobiłem! Co ty? Nigdy w życiu bym tego nie zrobił! Okej, było nagrane! Było nagrane! Proszę, czy na powtórce, proszę montażystę, o powtórkę, czy widać kto zabił? Jeżeli widać kto zabił, proszę napisać werdykt, którego ja teraz nie znam. Ja nie zabiłem. O nie, mój Alberto! Okej, okej, jest jakiś... Nie udawaj, MWK, że ci zależało na tej kozie. Stary, widzisz, przyszedłeś i od razu ten... Przyszedłem! Gdzie mnie ty wpuściłeś? Co to ma być? Gdzie mnie wpuściłeś, stary? Co to jest? Zamykaj go! Czemu mnie tak trzymasz tutaj? Będziesz w lochach, zgniesz tam! O nie, najpierw Alberto... O nie! Dobrze powiedziałeś Alberto! Najpierw Wiksa, potem ja, wyprałeś mi mózg, MWK! Zamknąłeś mnie w piwnicy i wybrałeś mózg, to jest... Dobra, chodź tu do góry, bo ja nie chcę idę cię do góry. Tu, bo... Masakra. Ej, to wszystko twoja wina, no nie, bo przyszedłeś tutaj, stary, i Alberto umarł. Okej, okay, jest sprawa, Marcin, słuchaj. Bo jaka? Zipek ci zbudował nowy dom. Zipek może to nie wie, ale zbudował nowy dom. Tak, zbudowałem nowy dom dla wszystkich generalnie. No to nie, nowy dom, MWK. Chcesz się przejść, zobaczyć twój nowy dom? Będziemy musieli sprawdzić po prostu, kto zabił tą kozę. Tak, i wiedzieć, kto zabił tą kozę. Posłuchaj, Marcin. Jaki mój nowy tego... dom? Co to niby jest? Przyjaźdźka, zobacz, stary. Wiesz, co to jest? Więzienie to jest... dla ciebie. To jest więzienie dla zabójcy Wiksy, MWK. Żadne, jeszcze nie jest skończone, no nie? Jeszcze nie było sprawy.
gościu. Dobra, MWK, jakby jest nagrane. Na następnym odcinku się okaże, kto to był. Ja proponuję tak. Co proponujesz? Ty dajesz mi stack diaksów za to, że nie mam już Alberto, a ja ci dam z tego stacka diaksów, dam ci stary 8 diamentów. Słuchaj, tak mogę dać ci prezent. Nie, bo ty mi... Nie będzie mi to dać, stack, stary? Nie będzie to stack diamentów, ale może być to stack TNT rozłożony po twoim domu. O, widzę, że grubo zaczynasz, kolego. Tak, ja nie zaczynam, MWK, ja odpowiadam. Ja odpowiadam na twoje groźby. Ej, stary, i wymuszenie, i szantaże. Nie. Dostaniesz tą wojnę, stary. A spróbuj tylko mi wysadzić domek, to jeszcze... Porwał kozę i ją zabił. Co za gość, nieprawda, co za gość. Nieprawda, stary, nieprawda. To był wypadek, nie chciałem. Wszystko przecież... O, czyli jednak, już wiemy, kto to. I przyznam się. Okazało się. Już nie trzeba nawet nic weryfikować, Zipek, wszystko wiadomo. No nie trzeba weryfikować, bo to był przypadek, stary. Teraz będę musiał iść znaleźć, kurde, drugiego Alberto. Oczywiście będzie powiedzieć, że swoją. Już chciał powiedzieć, że swoją kozę będzie musiał znaleźć. O nie, dobra, to ja znajdę słuchajcie, nową Wiksę. Byłaby to jakaś szczęśliwa Wiksa. Ja zawsze jak rozmawiałem z Wiksą o tym domku, który tutaj zbuduje, opowiadałem jej. Wiksa nie umie gadać. Umiała Chłopaki. Słuchać, była świetną słuchaczką, miała łzy w oczach, jak jej opowiadałem o tym domku i ogrodzie, który tu zbuduje. Naprawdę. Naprawdę, Alberto, tak było. Nie Wiksa, ty pomyliłeś płci tej kozy. Zaglądałem mi tam na dół. Okej, dobra, nie wnikam. Ej, to w sumie nie chcę wiedzieć, co robiłeś z tą kozą, stary.